Cześć wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem Sebcian, a Was zapraszam na pokazowy odcinek z gry Puzzle Time Seasons. To będzie tylko krótki odcinek, gdzie pokażemy, jak wygląda układanie puzzli według producenta i wydawcy, jednocześnie My Little Team. Gra nie ma jakichś mocno wysokich wymagań sprzętowych, także nie będę ich pokazywać. No, praktycznie powinna pójść na każdym sprzęcie obsługującym procesor bodajże chyba standard SSE czy SS2, już nie pamiętam tych oznaczeń. SSE2 bodajże. Każdą kartę graficzną bodajże od DX 10 wyżej. Że mamy, w sumie jak nazwa wskazuje, Seasons. Będziemy układali pory roku, tak? Ale dobrze, nie będę zanudzać, bo w sumie gra jest mocno relaksacyjna. Pogramy kilkanaście minut, zobaczymy jak mi pójdzie, czy w ogóle pójdzie. Najwyżej się pośmiejemy. Co nie? Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy kafelki, tak? Z puzzlami szerokie tutaj jest. Powinno być 30. Jest 30, zgadza się. No to lecimy po kolei. Ok, i tak to wygląda, tak? Mamy... Ok, 6, 12, 24 puzzle do ułożenia. W zasadzie do przesunięcia, tak by uzyskać jakiś obraz. Co tu chodzi? Aha, możemy wybrać muzyczkę. A może damy, niech leci losowo, tak? Chyba o to chodzi. Tu, powrót, ok. Tu, przetasowanie puzzli, ok. Ciekawe, czy można ustawić od razu wszystkie. Nie, no, nie kombinujmy. Ułożmy coś z tego, zobaczmy, czy damy radę. To już wygląda gotowiec, co nie? Aha, czekaj, jak to działa? Okej, no bym chciał to tu ułożyć, to mi nie pozwoli, tak? Pozwoli. Proszę się nie śmiać, ja nie jestem dobry w puzzlach, nigdy nie byłem. Kurczę, to trzeba jakoś dokładnie ułożyć? Patrzcie, on mi przerzuca do góry. Jak chcesz tu, to cię ułożymy tutaj, nie ma problemu. Nie wiem, ze mną jak dzieckiem. Ale cię tutaj chcę. Aha, to trzeba lecieć po prostokącikach. Teraz to mówicie. Pyk, pyk, pyk. To nie będzie takie łatwe, jak myślałem. Chyba szybciej skończymy, niż myślałem. Bo już nie widzę, gdzie mam co ułożyć. Co nie? Już jestem ślepy. To wygląda, by pasowało. Muzyczka faktycznie relaksująca. O, to wygląda, gdyby to tu musiało być. A to tutaj, tak? Już to lepiej wygląda. Czy to tutaj, czy nie? Nie. Ale tu pasowało. To by musiał być ten element, ok. Tutaj coś mocno rozmazanego, idącego w tym kierunku. Nie ma czegoś takiego. Albo jestem mocno ślepy. To też jest możliwe. To by tak musiało być, co nie? Chyba jestem ślepy, bo to ma być tu. Nie? No jaki? To? No właśnie. Dobra. Widzę, proszę się nie śmiać. Nie jestem młody. To tak ma być, tak? Od razu lepiej. Chociaż to jedno może ułożymy. Możliwości układania są niesamowite. No tutaj tak. Co jest z rogiem? Czyli ten element. Dobrze, już widzę. Ok. Ty tutaj.
Super. Jeden ułożony. To już jest jakiś sukces. Ale nie, poważnie mówiąc, spoko gierka. Tym bardziej, że nie jest droga. Na Steamie, jak kosztuje niecałe 9 zł bodajże bez jednego grosika, to zapraszam do kupienia, jeśli chcecie się trochę zrelaksować, przeklikując kwadraciki, prostokąciki. Jak najbardziej. Ja jestem za. No, to wygląda, gdybyśmy się jakby już część się ułożyła i to bardzo ładnie się ułożyła, bo te drzewo tu mamy kompletne. Tylko czy to jest koniec drzewa, czy to jest kolejny element? Przepraszam, tu nie widziałem tego. O właśnie, tak to miało być. Super. Tak i tak, już ładniej. Tu widzę kawałek konara, ale mogę się mylić. Nie, pasuje. Okej. Okay. Super. Czyżby to było tu? Jak najbardziej. Króliczka ułożymy. Tak, proszę bardzo. Ej, no fajne, fajne, fajne. Super. Poszło lepiej niż myślałem. To jeszcze jeden. Nie chcę też za dużo robić, żeby wam nie pokazywać całości gry. Jak sami widzieliście, tych puzli jest 30, także najprawdopodobniej jedna posiadówka i ogarnięte. Nie pasuje, a już myślałem. Też nie, nie? Nie. Dlaczego by miało? Pierw musimy znaleźć, gdzie jest początek. To tak wygląda, ale jakby nie... Nie, no pasuje. O, super. Chyba już mamy prawie cały krajobraz, bo jeszcze nam brakuje... O, właśnie, tak. Będzie ok? Będzie ok. Cieszę się bardzo. To trafi w końcu. Nie trafi. Ale ok, szukamy. To by tu nie musiało być. Tu by musiało być, tak. Jak najbardziej. Ten powinien być kolejny w ułożeniu. To takie podejrzane. Szkoda, że nie można po kilku. Czyli to. Z głupotę się ułożyło, znaczy głupotę, no przez przypadek, znaczy się. Od razu głupoty nie mów mnie. To nie, nie. To? Też nie. Tu, widzę. Super. To jakby pasowało. Tu będziemy szukać do skutku i nawet znaleźliśmy. O, super. Pięknie. Prawie. Tak, to byłoby zbyt piękne. Już. Super. Dziękuję. Kolejny, jeszcze jeden. To może zrobimy 5 i no tyle to może to wystarczy, by... I tak podejrzewa, nikt tego nie będzie oglądał. Znając życie. Ale czemu nie? Trochę się zrelaksować czymś innym. Tak? To nie wygląda, gdyby było ułożone. Chociaż wygląda nawet. Dlaczego mnie to zmieniło? To też wygląda, gdyby było... Nie, nie wygląda, gdyby było ok. Tu czegoś brakuje. Nie tego, przepraszam. Tego brakuje, prawda? Tutaj to pasuje. No to już wiemy, że ten element musi być ten deseń. Co najmniej. I możliwe, że ta wysokość wystarczająca, bo tu mamy to jakby jeszcze coś pod spodem, tak? Nie, to nie będzie pasowało, ale tu będzie pasowało. Ty jeszcze nie wiem, gdzie będziesz, ale ty będziesz tutaj. Prawda? A ty może tutaj? Tak. Ciebie musimy tu się dostać, ciebie przerzucimy tutaj, okej. Okay. Pasujesz. Ty już nie pasujesz. To co, porzucimy na koniec kolejki. Proszę bardzo, ok. Super.
No i teraz dopasować tylko pozostałe elementy, czyli ty będziesz tu, super. O, maki. Ładny krajobraz. Kiedyś robiłem fotografię takich pól. Piękne czasy. Ok. Czyżby to była kontynuacja? Tak, no to wiemy, że musimy iść wszystko na lewą stronę, bo to była część dalsza. Ale to nie jest chyba wszystko, bo jeszcze mamy do ogarnięcia niebo. Tak. To niebo będzie chyba tu. Tak, a to tu. Superowo. Czemu o tym się zepsułeś? Kto ci pozwolił? Jeszcze ty. Tutaj, ok. To pole już pasuje, to też. To by wyglądało, że musimy dołożyć to, to i prawie, to i to, tak. Prawie. Robi wielką różnicę i już. Szybko poszło, to może, o, jeszcze jeden, ostatni, obiecuję. Ostatni. Droga mleczna. Super. Lubię takie motywy. Okay. Czy to jest z tego? Tak, to jest z tego. To to będzie z tego. To pasuje tu. To jeżeli tu jest takie jasne niebo, co będzie tutaj? Czy ja czegoś nie widzę? No to jest bardzo możliwe, że czegoś nie widzę, bo często czegoś nie widzę. Chyba, że to będzie tutaj, ale tak dziwacznie. No nie, nie pasuje. Czyżby to było to? To jest, kurczę, mocno ciemne. Ale pasuje. Nie pasowałem do kolorystyka, dlatego. Nie, to będzie to prawdopodobnie, tak. A to nie wiem, gdzie będzie, to nigdzie nie pasuje. No, wyrzucimy na śmieci. Coś tu jeszcze. Aha, dobra, już widzę. Przepraszam. Pewnie widzieliście wcześniej. Ja mówiłem, ślepy. Nie, nie, ślepy. Źle się kojarzy, ślepy. Niewidomy. Inaczej nie kojarzący od razu. Ale już jest. O, super. To by pasowało. Też pasuje. Potrzebujemy coś z kawałkiem nieba, czyli tutaj. Prawie, prawie. Okej, okay, i super. Okej, okay, na tym zakończmy. Nie pokazujmy. Aha, mogę resetować. Nie pokazujmy wszystkiego. Ja to sobie prywatnie dokończę do końca, ale wam polecam zakupienie, wyciszenie się. Poukładajcie w ciszy. Dziękuję za dotrwanie do końca. Jeśli się spodobało, zasubskrybuj kanał. Przepraszam, zasubskrybuj kanał. Już mi się myli w głowie. Napisz komentarz. Oczywiście zapraszam następnego. Trzymajcie się zdrowo. Hej.